i ruszył. Jansen dobrze przyjął start i poprowadził gonitwę. Na drugiej pozycji galopuje Incinatus. Jansen i Incinatus dostaje się na pierwszą pozycję. W ślad za nim Dice. Na trzeciej pozycji, na ostatnie galopuje Rakisz. Pozostałe względnie mocno zgrupowane. Za chwilę konie będą miały do pokonania jeszcze 1500 metrów. Na czele Dice, na drugiej pozycji Incinatus, na trzeciej Eston Jansen, tam trzy konie galopują blisko siebie i na ostatniej pozycji Rakisz. 1200 metrów do celownika, na czele Dice, na drugiej pozycji Incinatus, na trzeciej Montelupo, na czwartej Eston, na piątej Jansen, na szóstej Rakisz. I za chwilę konie będą miały do pokonania jeszcze 1100 metrów, nadal na czele Dice, na drugiej pozycji Incinatus, Montelupo jest na trzeciej pozycji, na czwartej Eston, Rakisz piąty, Jansen szósty, 1000 metrów do celownika, między koniami porobiły się odległości, na czele nadal Dice z niewielką przewagą nad galopującym, na drugiej pozycji Incinatusem, na trzeciej pozycji Montelupo, następnie Eston, Rakisz i Jansen. Przed wyjściem na prostą na około 650 metrów przed celownikiem, na czele niezmiennie Dice, na drugiej pozycji Incinatus, na trzeciej Montelupo, tam na końcu zaczyna się stawka grupować, a Dice jak gdyby troszeczkę już takiej przewagi dużej nie ma i wyjście na prostą finiszową wyprowadza Dice. Dice jest na pierwszej pozycji, na drugiej pozycji Incinatus, tu się nic nie zmienia, Dice, Incinatus, Dice dobrze galopuje, 450 metrów do celownika, rozpoczyna finisz Eston, polem Rakisz, już na pierwszej pozycji jest Incinatus, finiszuje Rakisz doskonale, już jest trzeci i zaczyna galopować i wyprzedza w tej chwili Dice i usiłuje wyprzedzić Incinatusa i chyba to zrobi. 200 metrów przed celownikiem, Rakisz, Incinatus, Rakisz już jest na pierwszej pozycji, 100 metrów do celownika, Rakisz z przewagą, finiszuje Jansen, Rakisz, Incinatus, Jansen i jeszcze 20 metrów, Rakisz wygrywa, Incinatus drugi, Jansen trzeci, Dice ze stronę razem i Montelupo.